Spodek znów stał się areną międzynarodowych rozgrywek e-sportowych. Już od wczesnych godzin porannych przed halą ustawiła się długa kolejka fanów gry Counter-Strike, którzy z trybun chcieli zobaczyć finałowy turniej czołowych drużyn. W tegorocznej, 11. już edycji Intel Extreme Masters łączna pula nagród to $1,5 miliona. Jeśli gra się w gry, to fajnie jest oglądać zawsze lepszych i się nimi inspirować, tak? Ma się swoich idoli, ma się swoich po prostu, swoje drużyny ulubione, swoich ulubionych graczy. To jest coś takiego, co i łączy, powiedzmy, jak się jest fanem gierki, to są emocje, no jak na meczu, jak na piłce nożnej, na czymkolwiek. Jednak dużo osób kibicuje tej samej drużynie, co się samemu kibicuje, no to fajnie się to ogląda. Emocje są, głośno jest w środku, daje to po ciarkach, więc naprawdę fajna zabawa pod tym względem. Jednak IEM to nie tylko rozgrywki. Wielu graczy przemierza całą Polskę również po to, by przez 3 dni trwania turnieju zapoznać się z nowinkami technologicznymi i gamingowymi gadżetami. Ci odważniejsi mogą spróbować na przykład lotu ze spadochronem, oczywiście wirtualnego. Miłośnicy tradycyjnej rozrywki będą mogli spróbować swoich sił w kultowych grach. Chociażby w League of Legends będą organizowane mini turnieje, podobnie w Valorancie, więc myślę, że każdy będzie mógł spróbować swoich sił, nie tylko solo, ale też paczką znajomych, jak wpadnie ekipa, to jak najbardziej. Byłem na paralotni wyniesiony na kilometr i spadałem, więc bardzo podobne uczucie, tylko że tu było jeszcze gorzej, bo można było spadać głową w dół, a na spadochronie tego nie zrobimy, więc bardzo, bardzo fajne, polecam. Młodzi ludzie coraz bardziej przygotowują się do wejścia w świat gier, na przykład w klasach e-sportowych, gdzie uczniowie poznają nie tylko technologię i jej możliwości, ale całą branżę. Aspekt dziennikarski, aspekt ekonomiczny, tak, z perspektywy podpisywania właśnie kontraktów, umów, tak. Myślę, że to jest dosyć istotne, bo ci młodzi ludzie za chwilę wejdą na rynek, tak, i warto, żeby wiedzieli w ogóle, jak się poruszać w tej przestrzeni. Stąd właśnie pomysł taki na tą szkołę, na kierunek e-sportowy. Bilety na finałowe rozgrywki na scenie Spodka wyprzedały się już w listopadzie. Intel Extreme Masters 2023 wraz z Expo potrwają do niedzieli włącznie.